Organizowane w ostatnich latach przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji imprezy kolarskie nie pozostały bez echa dla decydentów Polskiego Związku Kolarskiego. Czeka nas wspaniałe sportowe wydarzenie. A jakie? O tym prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dostąpimy zaszczytu organizacji 87. Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Odbędą się one w przyszłym roku, w dniach 13-14 stycznia. Będzie to przedsięwzięcie naprawdę bardzo duże logistycznie. Kilkadziesiąt osób zatrudnionych do organizacji tego wyścigu. Kolarstwo przełajowe wraca do łask nie tylko na ziemi lubuskiej, ale także w Polsce. W zeszłotygodniowych Mistrzostwach Polski wzięło udział ponad 600 zawodników z całej Polski, co daje łącznie kilka tysięcy osób przyjeżdżających do organizatora Mistrzostw Polski, ponieważ bardzo dużo zawodników potrzebuje obsługi, czyli masażystów, mechaników i tym podobnych ludzi, również trenerów. Także drugi weekend stycznia przyszłego roku zapowiada się kolejna impreza, że do Słubic przyjedzie kilka tysięcy osób z całej Polski. Tutaj, jeżeli chodzi o samą organizację, od kilku miesięcy staraliśmy się wraz z panem burmistrzem Mariuszem Rolniczakiem o to, żebyśmy dostali te Mistrzostwa Polski. W zeszłym tygodniu Polski Związek Kolarski poprzez komisję przełajową, na której czele stoi pan Dariusz Skorupa, zrobił głosowanie wśród wszystkich kandydatów. Słubice dostały 6 głosów na 7, także w niedzielę pan burmistrz odebrał nominację z rąk prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, pana Rafała Makowskiego w Dżonkowie i od dzisiaj zaczynamy szykować się do przyszłorocznej imprezy. No ma pan coś tu takiego właśnie fajnego. Tak. Jest to tablo, które otrzymał pan burmistrz z rąk właśnie prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Co roku inne miasto w Polsce dostaje taką informację. Tak jak mówię, w niedzielę udało się to nam, także już serdecznie zapraszam na drugi weekend stycznia przyszłego roku. Ogromna impreza na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kilka tysięcy osób, piękna trasa. Zrobimy w przyszłym roku jeszcze ciekawszą niż na Pucharze Polski. Na pewno dużo będzie się działo. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że do Słubic wracają przełaje kolarskie w wielkim formacie. A to z pewnością bardzo ucieszy nie tylko fanów dwóch kółek.